Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy bardzo proste i bardzo szybkie taco. Potrawa bardzo smaczna, ja ją robię dość często, bo jest naprawdę rewelacyjna. W przyrządzeniu naprawdę nie zajmie Wam to dużo czasu, także zapraszam Was na filmy, zrobimy wersję naprawdę bardzo prostą. Nie będziemy tutaj używać dużo przypraw, nie będziemy tutaj nic kombinować. Zrobimy najprostszą i moim zdaniem, w mojej ocenie, najlepszą wersję. Także zapraszam na film. Na początku może przedstawię tutaj, co będziemy potrzebować do naszego taco. Sałata, jeden niewielki ogórek, jedna cebula, dwa mniejsze pomidorki, może być jeden większy, trochę czosnku, konserwowa czerwona fasolka, konserwowa kukurydza, kawałek mięsa, ja dzisiaj taco będę robił z wołowiny i oczywiście ciasto, w które to zawiniemy, tak zwany ten placek. Ja mam tutaj właśnie tortillę. Tą tortillę zrobiłem sobie sam, ale w tym odcinku nie pokażę, jak to zrobić, bo po prostu wyszedłby za długi odcinek. Będziemy oczywiście jeszcze potrzebować przyprawy, ale przyprawy pokażę w trakcie już przygotowywania. Nawiążę jeszcze do ciasta. W jednym z przyszłych odcinków właśnie pokażę, jak zrobić sobie takie ciasto do taco, do burrito. Oczywiście ciasto na mące kukurydzianej. A my już teraz możemy przejść do przygotowywania. A zacznę od odcedzenia fasolki i kukurydzy. Fasolkę wlewam na sitko, tak żeby tutaj ładnie nam ta zalewa odleciała, i tak samo robię z kukurydzą. Ja tutaj mam dość duże puszki, ale wy śmiało możecie użyć mniejsze, małe puszeczki. Odstawiam to na bok, żeby to sobie ładnie odsączyło, i teraz przejdziemy do mięsa. Mięso, tak jak już mówiłem wcześniej, ja będę robił z wołowinki. Wołowinkę albo mielimy, albo kroimy naprawdę w malutkie kawałeczki. Ja ją sobie pokroję, ale nie będę robił to nożem, tylko zrobię to sobie w robocie kuchennym. Nożami po prostu to postaram się jak najdrobniej rozciąć. I mięso, proszę zobaczyć, mam już ładnie rozcięte. Tak jak chciałem, drobniutko, malutkie kawałeczki. Zanim będziemy mięso podsmażać, przygotujemy sobie jeszcze czosnek. Czosnek albo drobno siekamy, albo miażdżymy w maszynce. No ja sobie ten czosnek akurat drobno posiekam. No i czosnek mam już tutaj ładnie rozsiekany. Teraz będziemy mogli sobie obsmażyć mięso. Rozgrzewam sobie patelnię. Wlewam trochę oliwy z oliwek. Tyle w zupełności mi wystarczy. Czekam, aż oliwa się rozgrzeje. Jak oliwa się rozgrzeje, wrzucimy mięso i czosnek. U mnie oliwa już się ładnie rozgrzała. Wrzucam mięso i od razu też daję czosnek. I teraz dobrze to wszystko sobie podsmażamy. Wołowina jest bardzo dobrze rozcięta, więc długo tego nie będziemy musieli robić. Pod koniec podsmażania dodamy troszeczkę soli i troszeczkę pieprzu. Teraz w międzyczasie, gdy to wszystko podsmażamy, możemy sobie przygotować ogórka i pomidora. Pomidora przekrawam na pół. Odkrawam tutaj końcówkę, taką miałem ciemną. I pomidora możemy jeszcze przekroić wzdłuż na pół i kroimy w takie plastry grubości do centymetra. Mniej więcej coś takiego. I odkładamy wszystko to na miseczkę. Ogórka obrałem sobie ze skórki. Ogórka przekrawam wzdłuż na pół. I tą połówkę też daję na pół. I tak samo kroimy, tak jak kroiliśmy pomidora. Takie półplasterki. Nawet można powiedzieć, to są ćwiartki, nie półplasterki. No i ja już mam tutaj ogórka skrojonego, pomidora mam skrojonego. Praktycznie tutaj mamy wszystko przygotowane. Teraz przejdziemy sobie, zobaczymy, jak wygląda nasze mięso. Mięso nam tutaj się ładnie podsmaża. Już kolor zmieniło, ale tu jeszcze, o, jeszcze widzimy, mamy troszeczkę czerwonych kawałków. Ale to już nam tutaj dużo nie zajmie. To są naprawdę malutkie kawałeczki, więc wołowinkę nie będziemy długo podsmażać, też żeby ona się nie zrobiła za twarda. Teraz w międzyczasie możemy sobie już włączyć piekarnik i ustawić go na jakieś 100 stopni, nie więcej. I w piekarniku podgrzejemy sobie tortillę. Moja tortilla była zrobiona wczoraj, więc ja ją dzisiaj sobie tylko trochę podgrzeję. Ja tutaj sobie położyłem tak na pół złożone dwa moje placki. Ja je sobie tutaj trochę podgrzeję, tak jak mówiłem,
na 100 stopniach. A teraz przejdziemy i dokończymy nasze mięso. Mięso tu już ładnie nam się podsmaża. To już teraz będzie dobry moment, żebyśmy dodali trochę soli i trochę pieprzu. Wsypuję trochę soli, robię to wszystko do oka. Soli dajecie tak jak według swojego uznania oczywiście. Jedni lubią mniej, jedni lubią więcej. Posypuję trochę pieprzu. I jeszcze trochę to chwilkę podsmażę, żeby jeszcze się zrobiło ciemniejsze, na brązowy taki kolor. I mięso będziemy mieli gotowe. A my już teraz w międzyczasie możemy sobie przejść do sałaty. Przygotujemy sobie sałatę, tak żebyśmy mieli już wszystko przygotowane i będziemy składać naszą tortillę. Teraz zanim dokończymy nasze mięso, możemy sobie podzielić sałatę. Sałatę rozdzieramy na mniejsze kawałki, tak jak tutaj pokazuję. Nie musicie tego robić, możecie też dać całe liście. Ja jednak preferuję tak. Na pół i sałata będzie przygotowana. Pozostało nam tylko jeszcze pokroić cebulę. Cebulę kroimy na pół. I cebulę kroimy tylko w plasterki. Grubość, możecie trochę cieńsze, możecie trochę grubsze. Ja tutaj kroję tak jak widzicie. Takiej grubości. To już też według, każdy skroi według swojego uznania. Cebulę już mam jedną połówkę pokrojoną. Jeżeli mi braknie, no to jeszcze sobie dokroję drugą połówkę. Ale myślę, że to powinno wystarczyć. No i teraz mamy już praktycznie wszystko przygotowane. Mamy fasolkę, mamy cebulę, mamy sałatę. Mamy pomidora z ogórkiem. I teraz wyjmiemy nasze placki z piekarnika. Zdejmiemy mięso z patelni i zaczniemy to wszystko układać. Moje mięso jest gotowe. Proszę zobaczyć, ładny brązowy kolorek ma. Takie właśnie chciałem. No to teraz możemy zacząć komponować naszą tortillę. Tortilla, tak jak mówiłem, ja mam tutaj swoją. Tak jak już mówiłem wcześniej, w przyszłych odcinkach pokażę właśnie, jak taką tortillę zrobić. A wy możecie sobie po prostu takie coś kupić w sklepie. Jest tego dość sporo, jest dużo wyborów, także jeżeli nie zrobicie swoje i możecie kupić, to też wam zajmie mniej czasu. A te kupce naprawdę też są dobrej jakości, także też możecie śmiało kupić sobie i zrobić z takiej. Kontynuujemy. Ja zacznę tutaj od delikatnego przesmarowania sobie troszeczkę majonezem. Przesmarowuję tylko środek, bo tylko tutaj będziemy układać wszystkie nasze warzywa i nasze mięso. Środek mam przesmarowany. Teraz daję trochę pomidora, trochę ogórka. Tak jak widzicie. Daję kilka plastrów cebuli. No, cebuli w zupełności mi tutaj wystarczy. Nie możemy kłaść za wysoko i za grubo, tak żebyśmy później sobie to dobrze zwinęli. Posypujemy teraz trochę kukurydzą. Dodajemy teraz mięso. Proszę zobaczyć, jak czosneczek ładnie się przyrumienił. I mięso już mamy dodane. Teraz ja sobie to poleję sosem słodko-kwaśnym. Nie za dużo, bo ja nie lubię zbytnio w takiej żywności dużo sosów, więc tylko troszeczkę daję tego sosu. No i teraz pozostało mi tak, nałożyć trochę fasolki. Jeszcze posypię trochę kukurydzą. I na górę kładę liście sałaty. I teraz musimy tylko to zawinąć. Zakładam jeden bok. Zakładam bok drugi. I zawijam spód. I pierwszą tortillę będę miał gotową. Czyli nasze taco pierwsze jest gotowe. I tak samo robimy z drugim taco. Żeby tutaj to nam się nie rozlatywało, możemy sobie to zawinąć sreberkiem. Ja sobie teraz to zawinę sreberkiem. Proszę bardzo, ja sobie tutaj ładnie owinąłem. Pokażę tutaj jeszcze może, jak to z góry wygląda. Naprawdę wygląda apetycznie. I tak samo robimy z drugą. No i proszę bardzo, skończone. Naprawdę nie zajęło to dużo czasu. Proszę zobaczyć, jak to w środku pięknie, smakowicie wygląda. Naprawdę przepis bardzo prosty. Jeszcze raz zachęcam do śledzenia mojego kanału, bo w przyszłych odcinkach pokażę właśnie, jak zrobić takie
ciasto, taki placek, tortille z mąki kukurydzianej. No a na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę do góry, zostawcie jakiś komentarz. Jak Wam się podobają filmy, zasubskrybujcie mój kanał, zapraszam na mój kanał, jest tam naprawdę wiele ciekawych innych propozycji. Teraz życzę wszystkim smacznego, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!